MKS Będzin, AZS Częstochowa 3-1. Jakie wrażenia z tego meczu? No walka tylko w pierwszym secie. Ja zawsze patrzę, chcę, żeby to było dobre widowisko dla kibica przede wszystkim. No a dzisiaj tak naprawdę grała tylko jedna drużyna. I jasne, że gratulacje dla Będzina za dobrą grę. Przede wszystkim w tych kolejnych partiach, bo pierwszą jednak przegrywali 14-19, jeśli sobie dobrze przypominam, i powinni wyżej to przegrać. Natomiast no, częstochowianie wykorzystali swoją szansę, wygrali. Ale potem już grał tylko wasz zespół, za co mu chwała, natomiast no, widowiska wielkiego nie było, bo jak gra tylko jedna strona, to oczywiście nie ma się z czego cieszyć. Ale trzy punkty dla was są najważniejsze i powinna cieszyć niezła gra zespołu. Pana zdaniem Marcin Waliński rzeczywiście zasługiwał na MVP? Zdecydowanie. Od samego początku, nawet w tym przegranym secie, tu mu dzielnie wtórował jeszcze Krzysztof Rejno, ale potem ta gra się świetnie rozkładała. Safe pokazał dzisiaj, błysnął swoim talentem rozgrywający. Tam 5 razy chyba kiwnął z drugiej piłki i wszystkie skuteczne, bawił się z przeciwnikiem trochę. Na przestrzeni tych 20 kilku kolejek, którego zawodnika naszego zespołu wyróżniłby pan indywidualnie? Nie widziałem aż wszystkich meczów i tutaj mogę być nieobiektywny. Myślę, najrówniej gra jednak wszystko, mimo wszystko, Marcin Waliński, bo tutaj obserwuję te statystyki i na tego zawodnika bym tutaj postawił. Też nieźle libero drużyny. No, Potera to jest człowiek, który tutaj już parę lat też w tę siatkówkę gra. A reszta tak różnie. No, Brazylijczyk dzisiaj tam poza boiskiem chwilę, dopiero ocknął się, jak mu dał drugą szansę Stelio de Rocco. Duże rezerwy na pewno drzemią w tym zespole i dużo pracy czeka, ale chyba tutaj ta będzińska siatkówka jest na dobrej drodze. No właśnie, miałem o to zapytać, bo to już nasz trzeci sezon w Plus Lidze, zdecydowanie najlepszy. Jak pan z boku postrzega rozwój naszego klubu? Jest bardzo dobry trener, z górnej półki na pewno. No, znamy jego przeszłość zawodniczą i karierę trenerską także. No, widać paru zagranicznych zawodników. Na pewno są jeszcze rezerwy, ale wiadomo, że to zależy od finansów. Jak będą finanse, to i pewnie będą jeszcze lepsi zawodnicy i będzie jeszcze lepsza gra. Ale nic nie przychodzi od razu, także myślę, że to jest systematycznie budowane i w tym sezonie jest kolejny krok. Kolejny krok, aby były następne w następnych sezonach.